Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, ja się nazywam Jiřina Nowakowska. Jiřina dlatego, że jestem z pochodzenia Czeszką. Ale już właściwie generalnie z tymi Czechami to mam tyle wspólnego, co to. Natomiast, bo już tu mieszkam bardzo długo. Właśnie Creative Morning mi się kojarzy właśnie ze mną. W sensie, słuchajcie, naprawdę bez żadnej zarozumiałości, tylko właśnie ja naprawdę jestem przykładem człowieka, który kiedy przyjechałem do Polski, to w ogóle nikt tu nie stepował, tylko był jeden Andrzej Roszewicz, który przyjechał ze Stanów i tam do jakiejś piosenki miał dwa brejki i tyle, tylko nigdy się tym nie zajmował. I właściwie generalnie w ogóle jakaś pustynia, nic po prostu. I jak ja na przykład na początku tam, bo generalnie z pochodzenia, mówię teraz o zawodzie, z pochodzenia jestem tancerką, ale generalnie zawsze mnie to kręciło i właśnie jak przyjechałam tu do Polski, starałam się o pracę w jakimś teatrze i pracowałam tam, wtedy było operetka, teraz Roma, czy tam Syrena, teatr Syrena to była orkiestra już, zagrała tuś, o tak, stałam na schodach i pokazywałam nogi, jak ja to nazywałam, tak. Ale przy okazji oczywiście ciągle z tym stepem. I słuchajcie, na początku to wszyscy jakby w ogóle, nawet mój mąż, który mówi, wiesz, kocham cię bardzo, ale ja wiem, jesteś troszkę zakręcona, ale daj sobie spokój z tym stepem. Zobaczcie, ja to robię, szkoła moja ma już 20 parę lat, tylko moja szkoła, a w Polsce jestem już trochę dłużej, córka ma 30 i cały czas ten step jednak, jakby nie było, właściwie generalnie uważam, że zawsze na początku to było takie, się czułam takim pionierem, taki w ogóle, że wszyscy patrzyli w ogóle, ale co to jest? Ja kiedyś pamiętam, było jak się Radio SK zaczynało, to mnie kolega mnie zaprosił na Sylwestra i gadaliśmy na żywo i na przykład jedno z pytań było, co to jest step? Proszę pani, to jest taki tam coś, co gdzie nic nie rośnie, taki w ogóle. Tak, i w ogóle jakby step wtedy, w ogóle słowo step, to się kojarzyło w ogóle z jakimś pustynią, czy w ogóle, a jakbyśmy tak zahaczyli o kierunek tańca. Tańca? Ale jakiego tańca? W ogóle tańca? I tak, takie były początki. Teraz oczywiście już się to dzięki mnie trochę zmieniło, bo bez przesady, bo ja już pracuję na to 20 lat tu w Polsce. Bo tak generalnie właśnie to, co mówiłam teraz Agnieszce czy tam Patrykowi, bardzo miło, że moi studenci właśnie też odwiedzają moje wykłady. Rozmawialiśmy o tym, słuchajcie, że no właśnie, widzisz, spojrzałam na Patryka i straciłam myśl, no. Tak to jest. Właśnie ludzie ze stepu, słuchajcie, wiecie, o co chodzi, że na przykład jak mi pan powiedział, że ja mam stać w jednym miejscu, no to się trochę przerażyłam, bo ja nie potrafię stać w jednym miejscu, bo ja muszę cały czas jakoś się ruszać i tak dalej, bo to jest to, że to jest właściwie ta energia. Bo stepowanie, słuchajcie, ma jedną na tych zalet ma bardzo dużo. Wbrew pozorom muszę wam powiedzieć, zacznę od tego. Przede wszystkim, słuchajcie, świetnie to robi na głowę. Zdrowe psychiczne jest, masz problem, wciskasz klawisz, zaczynasz myśleć shuffle, hubstep, resetujesz wszystkie problemy i tak dalej, wychodzisz, mówisz, pani, że no super, no bo to robi świetnie na głowę. Początek. Jak już ktoś na przykład trochę już coś tam umie i tak dalej, i gdzieś w takim gronie, znajomych i tak dalej, tak sobie stuknie gdzieś i tak dalej, wow. No każdy z nas jest trochę próżny w środku, nie? No bo to jest oczywiste, no tak. Jak, Boże, już mi jest dobrze, tak? Bo umiem coś, co nie wszyscy potrafią. Już mi jest lepiej. Rozumiesz? To jest na głowę. Zdrowie generalnie jako fizyczne jest bardzo zdrowe, dlatego że to, że my walimy, znaczy jakby stukamy o podłogę, to się uruchamia krążenie. I krążenie jest jakby początkiem całego zdrowia. Ciśnienie, krążenie i tak dalej, nie mówiąc oczywiście o wyglądzie, tak? Mówię do kobitek, nie ma się problemu z takimi jakimiś czymś, rozumiesz? Bo jak się stepuje, nóżki pracują, pośladki pracują i generalnie jakby nie, to jest, słuchajcie, wbrew pozorom, słuchajcie, to się liczy, bo liczy się, wiecie dlaczego? To nie jest mordęga na siłowni, znaczy nie mam nic przeciwko i tak dalej.
tu jest przyjemne, spożyteczne i jeszcze wyglądam, no żyć nie umierać. To jest w ogóle generalnie bardzo taki jakby sposób, a poza tym to, co mówiłam teraz w niedzielę do studentów, to są tancerze, to znaczy powiedzmy, bo dzisiaj to wszyscy są tancerze, ale jakby ludzie, którzy starają się tańczyć, to jest generalnie chodzi o to, że każda technika taneczna, każda inna technika taneczna jest jakby, no, jakby jest potrzebny do tego pewny wysiłek, wysiłek fizyczny. Natomiast w step generalnie, oczywiście tu też jest wysiłek fizyczny, bez przesady, ale on przychodzi w momencie, kiedy załóżmy, jeżeli ja na przykład wezmę Agnieszkę i Patryka, którzy są na etapie powiedzmy taki średnio zaawansowany, to oni bez żadnego fizycznego wysiłku tutaj zrobią dwa kroki, fajra, rara, tipa, papa i spokojnie, bo to robią, bo robimy już układnik na nasz koncert, przygotowujemy i nie jest to żaden wysiłek. Wysiłek to jest powiedzmy, generalnie nawet jeżeli ja stepuję bardzo szybko czy coś, to jest to wysiłek w sensie taki, no nie wiem, no taki powiedzmy lżejszy niż jakby wysiłek taneczny, gdzie mu się machać nogami i tak dalej, czy po prostu wyginać ciało i tak dalej, okej? I dlatego słuchajcie, uważam, że poza tym stepowanie, ja uważam, że ono ma też taką tę zaletę, że jest elitarne. W jakim sensie elitarne? Elitarne, dlatego że stepować się nauczą, bo na zajęcia przychodzi sporo ludzi, ale ci, co zostaną, to są ludzie przede wszystkim myślący. Widzicie? Tak, bo trzeba myśleć. Wiesz, bo na początku trzeba myśleć. Jest to tak zwany, jak ja to nazywam, atak na mózg troszeczkę, bo wiesz, raptem ci ktoś mówi tutaj, shuffle, hub, so, Jezus Maria, palcem tu. I nie, ale kochani, to, że się to powtarza i tak dalej, to po prostu wchodzi. To się zapisuje na dysk, a potem się tylko odtwarza. Także to nie jest jakby tylko na początku to jest atak na mózg, tak? Ale generalnie to nie jest jakby, wiesz, ja na przykład nie uważam, żeby stepowanie było jakąś straszliwie ciężką i trudną techniką. Nie. Jest kilka podstawowych rzeczy, które się po prostu, nie wiem, brasze, szafle, hapę i tak dalej, które się po prostu gdzieś tam połączy w jakąś coś i generalnie też, słuchajcie, ta technika ma tę zaletę, że na przykład Agnieszkę czy Patryka po dwóch, trzech miesiącach ja ich mogę pokazać. Pokazać publicznie i jestem zdania albo dobrze, albo wcale, tak? Mam takie jakby zasady, że nie pokazuję byle czego i tak dalej, i tak dalej. Mam na myśli, że oczywiście mówimy o poziomie takim powiedzmy średnim, tylko że ten poziom średni jest dla wszystkich normalnych ludzi wow, wow. Właśnie o to chodzi, wiesz, bo jak mówię, ta technika ma bardzo wiele zalet. Oczywiście, słuchajcie, dlaczego w Polsce i w ogóle dzisiaj na przykład, bardzo mi miło, że przynajmniej Państwo byście przyszli, dlaczego na przykład, jeżeli jest takie spotkanie, jest nas tak mało? Słuchajcie, oczywiście jest weekend, majówa i tak dalej, ale generalnie muszę Wam powiedzieć, dlaczego, bo ja się bardzo długo zastanawiałam na tym, dlaczego nie ma tradycji? Bo wszystkie różne techniki, wszystkie różne sprawy kulturalne się biorą z tradycji. Dlaczego w Polsce nie ma tradycji stepowania? Jak pracowałam z Adamem Hanuszkowiczem w Nowym, to, który, muszę wam powiedzieć, też jeszcze pamięta parę kroków, tak samo jak Szymon Szurmiej, który, bo jest bardziej rozrywkowy Szymon, to ten tak papa. Ja mówię, Szymon, a mówię, o co ty myślałaś, kochana? Jak ja byłem młody, to wszyscy stepowali. Właśnie, jak ja byłem młody, to znaczy lata 20, 30, bo on ma teraz prawie 100 lat, no nie, no tam, no ale ma prawie 90 czy tam, to znaczy Adam już nie żyje. I to jest właśnie to, kiedy ja byłem młody, to wszyscy stepowali, właśnie. Dlatego, że lata 20, 30, to znaczy stepowanie w ogóle ma historię jest tam od 18, 17 wieku, to wie, ale generalnie mówimy o takiej, tej jakby współczesniejszej. Lata 20-30, Aster, filmy, tararara, zrobiło się i w ogóle i zaczęło się, tak? Zaczęło się tak, na dobrą sprawę się zaczęło od Astera, jingle i tak dalej, deszczowa piosenka. To wszystko jest właśnie to, że my dzisiaj na przykład jesteśmy w stanie powiedzieć, a wiem, deszczowa piosenka, jingle, tak? Bo już jakoś tam parę ludzi to zarejestrowało i tak dalej. Jest to jakaś historia. Ale dlaczego w Polsce akuratnie? No dlatego, że po prostu no, niestety Polska jest takim krajem,
jakby tak powiedzieć, buntowniczym i buntowniczym, poza tym ma trudny charakter, poza tym ma wielu nieprzyjaciół i tak dalej. No a przede wszystkim zaczęło się wbrew pozorom, słuchajcie, od polityki i od Katynia. Bo jeżeli wymordowano 30 tysięcy inteligencji, no to wiadomo, że kto przenosi wyższą kulturę? Inteligencja. Przeżył folklor, przeżyli takie formy, przeżyli, dlatego że no, na wsi to się przeżyło, no bo na wsi wiadomo, nie obrażam z tego, oczywiście każda społeczność ma swoją jakąś tam kulturę i wiadomo, że i folklor i tak dalej jest bardzo fajny i w ogóle nie ma nic przeciwko folklorowi, tylko właśnie na przykład to robili ludzie, to był krawacik, to była laseczka i paparara i to byli faceci nie na pewno rola, nie na pewno ziemia i tak dalej. No ale wiadomo, jak to się wydziadkowie i potem co wszystko wiesz tam nie pomarło, tylko zostało wymordowane. No to znaczy, słuchajcie, ja bardzo dużo jakby drążyłam ten temat, dlatego mnie to bardzo jakby interesowało. Dlaczego? Bo słuchajcie, przyjeżdżacie do Czech, czy gdzieś do innej części Europy i mówią, Boże, Polska, taki kraj, jakie możliwości. Ja mówię, kochani, jak w Czeskiej Republice, na Mistrzostwach Czeskiej Republiki jest 670 podmiotów wykonawczych, a jest to kraj 4 razy mniejszy od Polski. Jak my zrobiłem mistrzostwa, to w nas jest 15. A wszyscy są ode mnie. I tak właśnie, no był taki moment, słuchajcie, kiedy ja jakby przestałam organizować mistrzostwa, dlatego że co to są za mistrzostwa, jak dzisiaj jest Patryk pierwszy, Agnieszka druga, ja trzecia, a następnym razem ty będziesz pierwsza, ja druga, a ty trzeci. No mówię, no bo jakby co to za mistrzostwa, jakby wiecie o co chodzi. Mistrzostwa? No, to znaczy słuchajcie, w dzisiejszych czasach, bo właśnie mnie młodzi teraz namawiają na to, żeby zrobić mistrzostwa, bo mam w CV, jestem mistrzem Polski, a to, że nas była trójka, no to już nikt nie musi wiedzieć, wiadomo, ale jest napisane mistrz Polski, tak? No i teraz młodzi, dlatego że wiadomo, że jest trochę ciśnienie na te różne jakby mam na myśli wzbogacenia CV i tak dalej. Jak się zapisze, mogę być czwarty w Polsce, tak? Ależ oczywiście, słuchaj, rozumiem, w ogóle... A poza tym w ogóle, słuchaj, a jak się w ogóle postara pan, to słuchaj, no to w ogóle może nawet drugie miejsce, no kto wie? I tu jest, słuchajcie, widzicie, i tu jest sprawa taka, że wracam do słowa elitarne. To jest dla mnie słowo elitarne, dlatego że to naprawdę robią ludzie, którzy nie przychodzą na zajęcia tylko po to, żeby powiedzmy, nie wiem, tak jakby boom na tanie z gwiazdami, gdzie wszyscy chodzili po prostu na towarzyski i tak dalej. Tylko, że wiecie, jak to wygląda, że przychodzisz na takie zajęcia, gdzie jest jeden instruktor i 70 par albo 5 par, to znaczy tłum ludzi i w ogóle w prawo, w lewo, 4 do przodu, 4 do tyłu, cia, cia, cia. Ja tego nie neguję, fajnie, bo przynajmniej, że ludzie gdziekolwiek idą. Tylko, że na takich zajęciach niczego się nie nauczysz. Nie ma takiej opcji. To jest kaska, leci, bo fajnie, 50 par na godzinkę, a ja mam na sali ile? 7 osób, 8. Ale ja ich czegoś nauczę. To jest właśnie jakby ta różnica, że po prostu jakby w ogóle... Znaczy, oczywiście, żebym wolała, żeby było więcej, ale powiem wam, 15 to jest maks. 15 ogarniam, w sensie, kiedy, bo mam lustro, kiedy ich widzę za sobą, 15 osób jestem w stanie ogarnąć i wiem, że po prostu nawet jeżeli było więcej, to już bym to podzieliła na dwie grupy. I, bo generalnie jakby moja uczciwość, w sensie dlatego, że to znaczy, kochani, no ja jestem, znaczy pod tym względem bardzo szczęśliwym człowiekiem, dlatego że robię to, co kochamy, i się mi za to płacą, tak? Rewelacja. Naprawdę najlepsze, co może w życiu być. Robić to, co się lubi, co po prostu człowieka gdzieś tam kręci i jeszcze mu za to płacą. No, rewelacja. Nie jest to czasami takie proste, jakby z tym kochaniem i z tym płaceniem, ale generalnie tak jest, tak? No tak, no bo wiesz, nigdy się nie robiła Mercedesa czy Willi i tak dalej, rozumiem, dlatego że stepowaniem raczej się nie da jakby... tylko to nie o to chodzi. Dlatego, że to jest, słuchajcie, sprawa taka, że staram się na przykład przekazać jedną myśl. Oczywiście ja ją nie mówię wprost, mam na myśli to, co ja czuję, że ja kocham taniec sobie, a nie siebie w tańcu. Rozumiemy się? Że ja kocham taniec sobie i to jakby staram się przekazać ludziom po prostu tą pasję, bo generalnie muszę wam powiedzieć, że życie bez jakiejkolwiek pasji, bez jakiejkolwiek jakiegoś czegoś, co mnie kręci, jest szare, nudne i jak się potem człowiek zestarzeje, widzę po znajomych, to jest, słuchajcie, masakra. Jak ludzie potem, wiesz, jak się ma 30 lat, 20, to my w ogóle
świat i ludzie. Ale jak się ma po 50, znam takich ludzi w swoim otoczeniu, to jest masakra, słuchajcie. Jak ludzie nie mają pasji, nie mają nic, jaka jest różnica, na przykład u facetów szczególnie to widać, u facetów. Kiedy facet ma po prostu zainteresowanie, to jest żywy. Jak nie ma zainteresowań, to siedzi i te piłka nożna, i ten, nie wiem, snooker, i te w ogóle jakieś coś. Fajne kolarstwo. Ja na przykład, no i dla mnie kolarstwo, jakby, jak patrzę na jego męża, który ogląda kolarstwo, to ja uważam, że ma coś z głową, rozumiesz? Dlatego, że no ile można patrzeć na chłopakach jeżdżących na rowerze? No, no słuchaj, nic się nie dzieje, rozumiesz? Jadą, słucha, rozumiesz? I on tak siedzi 2,5 godziny czy 3 godziny i ja mówię, no i co? No wiesz, tam mówi jakieś nazwisko, wygrał. Ja mówię, no i co? No, no wygrał, rozumiesz? No i fajnie. No, jakby wiesz, są na przykład sporty, oczywiście jakby tutaj był, nie wiem, no... Soda, czy tamtedy, nie wiem, ten drugi, jak się nazywa, ten, co organizuje, no, no, polski kolarz. Lange. Jeszcze. No, kochani, polski kolarz. Co? O, dziękuję panu bardzo. Tak, uratował pan grupę, tak. Nie mogę sobie przypomnieć, Siurkowski, słuchajcie, tak, bo Siurkowski organizuje Tour de Polonia. Gdyby on słyszał moje słowa, to by raczej chyba nie był zachwycony i prawdopodobnie miał jakieś bardzo duże ale, tak? Ale to nie o to chodzi. Oczywiście każdy sport, słuchajcie, nawet jak ja widzę swoje dziewczyny takie bardzo zgrabne i takie jak idą i podnoszą ciężary i tak dalej, dla mnie to jest jakiś też jakby coś nie tak. Ale każdy jakby niech robi to, co mu duszy gra, tak? Wracam, słuchajcie, do mojej techniki, słuchajcie, która po prostu, ja jednak jestem człowiekiem takim bardzo, powiedziałabym, wrażliwym na różne bodźce i tak dalej. Ja poza tym uważam, że człowiek nie jest tylko maszyną, czy jakimś siłakiem, który po prostu, wiesz, podniosłam 100 kilo, 120 i tak dalej, tylko raczej bardziej mi chodzi o głowę, o duszę. O, to są sprawy, które mnie bardziej interesują i kręcą, w sensie takim, bo wydaje mi się, że o właśnie, słuchajcie, no na przykład właśnie ta, bo wracam do tego stepowania, słuchajcie, jak mnie kiedyś ktoś tam zapytał, jakby co stepowanie i tak dalej, mnie kochani, stepowanie to jest sposób na życie, to jest pewny sposób na życie, wiesz, dlatego, że ja nie mówię, że jestem, wiesz, w ogóle szalona i zakręcona, nie, słuchajcie, ja wbrew pozorom jestem, jak mój to mąż nazywa, akuratna ciężka. Taka akuratna, rozumiesz, w sensie ja lubię porządek i tak dalej, nie spóźniam się, mam możliwości dzisiaj 5 minut, ale to jest w ogóle, wiesz, na polskie warunki 5 minut, co to jest, to się nie spóźniłam właściwie, tak? Dla Czecha się spóźniłam, ale nieważne. I słuchajcie, i wbrew pozorom ja jestem jednak jakby, wiesz, połowa mnie to jest zakręcona artystka, a połowa mnie to jest jakby ja stoję na ziemi. Jednak jestem z pochodzenia czeską, 200 lat zaborów niemieckich na Czechach zostawiło ślady, tak? No tak, 200 lat zaborów niemieckich na Czechach zostawiło ślady, dlatego jestem uporządkowana, lubię porządek, jestem akuratna i tak dalej, i tak dalej. I to zobaczcie, te dwie cechy, jak one się połączą, dlatego że człowiek w pewnym momencie musi być odrobinkę szalony. Musi, bo jeżeli nie jest, to życie jest do niczego. To znaczy do niczego mam na myśli, rozumiecie, musi nabrać życie koloru. Koloru. Jeżeli życie nie ma koloru, jest szaro-białe czy szaro i potem się robi coraz bardziej czarne i tak dalej, to jest smutek, to jest po prostu, wie pan, przepraszam państwo, smutek, to jest jakiś, jeżeli słuchajcie, opowiadałam Agnieszce przykład, słuchajcie, jestem na warsztatach, jest kobieta, biega po tej sali, fach, ciak, pełna energii i tak dalej. Tak sobie pomyślałam, no cholera, ale młoda to ona nie jest, tak, i no 50 to ona ma spokojnie. Po zajęciach oczywiście przychodzę, mówię, przepraszam, czy mogę zadać sobie te pytania, jasne. Przepraszam, ile ma pani lat? 72. Ja słuchaj, tak w ogóle, ja miałam matko, słuchajcie, wiesz, no w ogóle, ale mówię wam, no wiesz, w ogóle, tu. Takie fajne, miała nóżki malutkie, takie, wiesz, takie, słuchaj, miała czym oddychać i małe nóżki. Wyglądała śmiesznie, słuchaj, jak Amerykanki, słuchaj, w ogóle one są takie, w ogóle, takie, wiesz. I te tymi nóżkami takie cipi, tararara, ta, wiesz, no w ogóle... fajna kobitka. Ja patrzę, a ona mówi tak, słuchaj, no przecież wszyscy to stepują. Naprawdę to sprawdziłam, zresztą mam 30-letnią córkę, tak? Nie chwaląc się. Nie o to chodzi, nie chodzi mi o wygląd, ja nie jestem zarozumiała, tylko chodzi, wiecie o co chodzi, o napęd do życia, o,
O to chodzi. Nie chodzi o to, czy ja wyglądam, bo generalnie, jak tu mój mąż mówi, tak, no aha, na urody to ty specjalnie nie posiadasz, no ale trudno, to już się jakby dyskusja i tak dalej. To sobie możemy gadać, oczywiście to w ogóle nie o to chodzi, rozumiesz? Nie chodzi o lustro, rozumiesz? Tylko chodzi o to, co się ma tu w środku i w głowie, rozumiesz? Że po prostu... Ja dokładnie wczoraj o tym mówiłam, bo Marek mówi, słuchaj, wiesz, tak może bym poszedł pobiegać trochę, słuchaj, no bo tak, wiesz, bo był chory ciężko i dawno nie biegał, bo tam w tej, w rapie się tam trochę, bo piłka. Ja mówię, Marek, no idź, spróbuj, a jak umrę, ja mówię, mam nadzieję, że nie, rozumiem. No bo nie ma 20 lat chłopak i tak dalej, ja mówię, ale spróbować trzeba, rozumiesz, zobacz, bo ci to zrobi dobrze na głowę, no bo wiesz, po prostu pobiegasz chwilę i zobaczysz, czy umierasz, czy nie, rozumiem, spokojnie. I słuchajcie, i zobaczcie, i o tym to jest, kochani, o tym to jest. To jest o tym, że się chce, że po prostu, co by się nie miało na myśli pod tym, że się chce. Niestepowanie daje energii i daje to, że po prostu, bez względu na to, że wiadomo, kochani, że życie jest takie, jakie jest i jest tak, i czasami jest masakra i tak dalej. Wszyscy to przerabiamy, nie ma człowieka, który by był cały czas zadowolony, uśmiechnięty, bo cały czas coś się wydarza, a to w pracy, a to w sprawach i tak dalej, i tak dalej. Ale jest technika, która po prostu daje, nie trzeba na to jakiejś sali, nie trzeba na to jakiś nie wiadomo luster. Oczywiście jak mamy salę, są lustra i tak dalej, no to wiadomo, że jest fajnie. Ale generalnie, słuchajcie, może stepować tu. Widzicie? O, to jest przykład na to, kiedy... A, słuchajcie, opowiem wam właśnie, o super, widzę dywan. Jak jeszcze tańczyłam i tak dalej, no to wiadomo, się robiło tak zwane, teraz to się nazywa jobbing, tak? A kiedyś to się nazywało chałturka. Jedziemy na chałturkę zarobić pieniądze, no coś się wydarzy, fajnie, fajnie. Słuchajcie, dzwoni do mnie facet, kolega i mówi tak, zastępowałabyś się mnie? Oczywiście. Co mam założyć? No to słuchaj, jakąś marynareczkę, wiesz, bo to będzie w Domu Kultury i tak dalej. No kochani, to się ubrałam, tak wiesz, czarny, słuchaj, tatarara, wiesz, marynareczka, pararara. Przejeżdżamy Dom Kultury, mijamy Dom Kultury. Ja mówię, słuchaj, a gdzie my jedziemy? Aha, ja ci nie powiedziałem, że zmiana planów. Impreza będzie na stadionie. Ja mówię, gdzie? Na stadionie. A ja, słuchajcie, bo wiesz, miała być, słuchaj, oczywiście Dom Kultury, scena, światła i tak dalej. Założyłam czarne, słuchajcie, te kabaretki, rozumiesz, wiesz, takie spodeneczki krótkie. Rozumiesz, żebym była taka seksowna, tarara, na stadionie. Przyjeżdżamy na stadion, słuchajcie, środek, rozumiesz? Wszędzie trawka oczywiście, rozumiesz? Wiesz, muzyką mi ci coś śpiewają i gadają, to nie przeszkadza, czy jest trawa, czy jest dywan, czy co jest, rozumiesz? Ja tak mówię, słuchaj, ale wiesz o tym, że ja stepuję? O cholera! Ja mówię, no właśnie, o cholera, rozumiesz? Mówi, no tak, ale oczywiście przytomny mówi tak, słuchaj, jak nie widzisz, to ja niestety ci nie mogę zapłacić. No to ani, no nie ma, rozumiesz, przejechało się parę kilometrów, słuchaj, rozumiesz, kasa trzeba i tak dalej. Słuchajcie, na tym stadionie, 15 po południu, wyszłam w tych czarnych kabaretkach, w czarnych butach na tej trawie i zaczęłam coś robić. Słuchajcie, siedzieli ludzie tak i pierwszy raz widziałam coś takiego. Ale w ogóle pierwszy raz, słuchaj, ale cisza totalna, rozumiesz, idzie muzyczka, a kobieta tam sobie skacze w czarnej, słuchaj, te tirarara, tara, rozumiesz, i robi jakieś coś, rozumiecie, i ci ludzie, słuchajcie, siedzieli i tylko tak, wiesz, w tym słońcu, na tej trawie, na tym stadionie, ja w tych kabaretkach, oni tak, no oczywiście wytrzymałam do końca etiuda aktorska numer 7, jak ja to nazywam, rozumiesz, wytrzymałam do końca, słuchaj, wreszcie się skończyła muzyka, rozumiesz, weszłam do tego autokaru, bo autokar był oczywiście od razu garderobą, tak, szatnią. Usiadłam tam i słuchajcie, mówię sobie, no nie, to w ogóle, wiesz, i patrzę i słuchajcie, ten autokar oblepiony facetami, którzy po prostu patrzyli na mnie w ogóle, wiesz, jak ja wyszłam z tego autokaru, to one tak wiesz, tak, dotykali mnie i tak dalej. Ja mówię, jak kurwa, jestem kosmitą, no chyba tak, rozumiesz, no po prostu, i zobaczcie, jakby, no... No co, no wiadomo, kaska, oczywiście, trzeba było, tak? Ale zobaczcie, rozumiesz, jakby generalnie jest to kolejny przykład na to, bez względu na to, czy jest, słuchajcie, odbiór taki, że nam się to podoba, bo słuchajcie, robiłam różne tysiące, miliony, 500 z ludźmi pokazy i powiem wam, od przedszkola do domu starców. Nigdy na moje, jakby tak, sumienie, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby to się nie podobało. Nie mogę powiedzieć, żeby zawsze był zachwyt,
ale nigdy nie było tak, żeby się nie podobało. Mam na myśli zachwyt, przykład, bo zachwyt mam na myśli to, kiedy są panowie, którzy zarabiają te wielkie miliony i tak dalej, mają te szampany w ręku i te garnitury za ileś tysięcy i tak dalej. Tu się produkują artyści, przecież się nie będę odwracał, no bo wiesz. Ale jak myśmy wyszli ze stepem, to się miliony odwrócili, wiesz. Ojej. Rozumiesz? I to jest, jakby to ja mówię w sensie takim, rozumiesz, jakby, że bez zachwytu i potem przyszedł, słuchaj, pan szef Raiffeisen Bank i mówi tak w ogóle i tak dalej, bo wiadomo, że jak mówię, ja to nazywam, miliony się odwrócili i tak dalej, słuchajcie, dlatego, że wiesz, no, zobaczcie, kolejny przykład na to, że to jest, jest to taki coś takiego, rozumiesz, tylko trzeba, trzeba mieć, słuchajcie, coś takiego w sobie trochę takiego szalonego, dlatego, że chodzenie na zwykłe zajęcia taneczne, one są oczywiście coś, nauczycie się tam parę kroków, nauczycie coś podstawowego i tak dalej, ale na pewno nie będziecie mieli tyle przygód i nie będziecie, ja uważam, że fajne jest być trochę innym, takim coś, nie takim, to co wyróżniać się, nie to co robią wszyscy, tylko żeby robić to, coś właśnie jakby jest trochę inne, takie po prostu poza tym musiałam powiedzieć, że jak się ktoś, jak już tak złapie tego haczyka takiego fajnego, to jest to naprawdę super sprawa, taka, która tak świetnie robi na, w ogóle ja to nie, ja to jasne, wiadomo, ale ja to widzę po ludziach, których potrafiłam gdzieś tam zahaczyć i tak dalej. Teraz na przykład mam grupę starszą od nich, mam na myśli zaawansowania i słuchajcie, jedziemy do Czech na festiwal, na festiwal stepowania. I słuchajcie, są tak zakręceni i tak fajni po prostu w sensie, że, bo wie, ja wam powiem, to nie jest to takie proste, dlatego że jakby w Polsce zrobić grupę i tak dalej, bo słuchajcie, bardzo często się zdarza, że szczególnie młode pokolenie teraz, no niestety, wiecie czego nie mają, co im rodzice nie umieją dać? To, żeby umieli pracować nad sobą, bo wszystko jest tu. Tu jest kieszeń, wiedza jest w kieszeni. Wszystko jest w palcach, tak? Bo jest wszystko wyciskane i tak dalej, tylko bardzo mało jest tu. To ja, znaczy ja nie mówię o młodzieży, że jest niemyśląca i tak dalej, tylko ułatwia bardzo życie. To jest rozwój technologiczny, tak? Tylko że niestety jakby minusem tego wszystkiego jest to, że wszystko jest, coś ktoś robi za mnie. Oczywiście moja inteligencja jest to, że ja, czy ja to potrafię wykorzystać, tak? Bo na przykład jest technologia tak daleko, że na przykład ja umiem wysłać maila, wejść na jakieś strony i tyle. I mnie to bardziej nie interesuje, bo po co? Ja mam swój zawód i jakby nie muszę być grafikiem i tak dalej, bo jakby uważam, że każdy powinien robić coś innego, tak? Natomiast to, żeby po prostu coś zrobić, dlatego że słuchajcie, tu jest stara zasada. Jak włożysz, to wyjmiesz. To jest jakby, trzeba włożyć, żeby wyjąć. Na początku, tylko słuchajcie, jak się włoży troszeczkę tej pracy, to wam powiem, że mam, nie wiem, Magda Marczyk, czy jest sporo takich różnych osób, którzy przychodzą na przykład po 10 latach, wracają, bo tak wyszła za mąż, urodziła dziecko, dziecko już odrosło, wreszcie mogę wrócić na zajęcia. I wraca, i słuchajcie, zakłada buty, jakby było wczoraj. Bo jak się włoży w tą technikę, to się nie zapomina. To jest tak, jakby z tym, czy z tym to nie wiem, bo tego, z tym nie mam doświadczenia, natomiast wiem, że po szkole muzycznej i tak dalej, wiem, że Karolina te godziny, które jakby spędzała na ćwiczeniu, oczywiście nie jest pianistką, ale jednak jakaś tam technika została i jakiś. To jest dokładnie to samo. Poza tym jakby jesteśmy trochę inni, no ja, znaczy ja nie mówię, że po prostu wiesz, musimy być jakoś tak, ale fajnie się rozróżnić z tłumu. Bo mam kolejny przykład. Przychodzi dziewczyna na zajęcia, taka szara myszka, nie taka, wiesz, gwiazda jak Agnieszka, bo Agnieszka to już jest gotowa, ale taka szara myszka, słuchajcie, taka przeprasza za to, że żyje, wiesz, taka w ogóle gdzieś tam zawsze w kątku. Po wakacjach przychodzi, kolczyki, oko. Ja mówię, Boże, Aniu, w ogóle... A ona mi, wie pani, no, pojechałam na obóz integracyjny w nowej szkole. No i gdzieś tam była dyskoteka. No ja sobie tam to cośmy robili na zajęciach, sobie stuknęłam i wszystkie chłopaki po prostu mówili, Ania, jaka ty jesteś zajebista. I od tej pory wszystkie chłopaki byli moje. A ona zrobiła jakiś tam, rozumiesz, jakiś kroczek, rozumiesz? I zobaczcie, jak to dziewczynie pomogło psychicznie,
tu się odblokowała, bo zastępowała, a pięciu chłopaków i powiedziało, jesteś zajebista, Aniu, i cały wyjazd integracyjny miała koło siebie pięciu chłopaków, co ją tak dowartościowało i tak zmieniło poczucie własnej wartości, że po prostu zupełnie inna dziewczyna. I zobaczcie, nauczyła się parę kroczków ze stepem. To jest właśnie, poza tym są, tak? Ale bardzo proszę. Nie darowałabym sobie, żeby nie usłyszeć po prostu klasy pani, pani tańca i pani techniki. No jej, no proszę bardzo. No. Słuchajcie, kochani, o, widzieli? Znaczy, słuchajcie, właśnie, o, no bo słuchajcie, to nie jest to, że ja jestem roztargnięta, tylko ja mówiłam pani Agnieszce, mówiłam, słuchajcie, ja o stypowaniu ja mogę mówić swoje 3 godziny, tak? Tylko tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że dla was, to wyście tutaj przyszli, żeby nie was, słuchaj, namawiać, nie ma nic na siłę. To słuchajcie, kto się chce nauczyć takiej techniki, to musi to mieć w środku i musi to mieć przemyślane. Bo są, przychodzą ludzie, którzy na przykład pochodzą miesiąc, dwa, i dochodzą do wniosku, że jednak ojej, trzeba się trochę wysilić i trzeba trochę poskakać i tak dalej, ojej, wiesz, po... Ale są ludzie, którzy przyjdą i jeżeli już przyjdą, to na przykład przychodzą ileś lat, dlatego że jest to jakiś tam, jakaś pewna rozrywka, poza tym to daje jakieś pewne, szczególnie słuchajcie, kiedy się dostaniemy na etap taki, że ja już na przykład mogę tych ludzi gdzieś pokazać, tak? Wiadomo, że stepowaniem się nie da zarabiać na życie tylko wyłącznie, że ja stepuję i zarabiam tym na życie. Ale jako dodatkowo do jakiejś pracy, do studiów czy do czegoś, to jest to bardzo fajna, jakby wiesz, te jak to młodzi mówią, jobbingi, takie wiesz, eventy, ale to mi się bardzo podoba, wiesz, mam fajny jobbing. Jobbing? No właśnie, wiesz, no to się okazuje, że to jest tak jakby, wiesz, ale można, bo oczywiście, że można, poza tym, no jak mówię, kochanie, no ja teraz jak na przykład obserwuję, słuchajcie, ja jadę w przyszłym tygodniu do Szczecina, gdzie jest robiona opera Hrabina Maryca i co? Dlaczego tam jadę? No będzie step. No patrzcie, co się dzieje. Mam coś pokazać? A kapela? Czy słuchajcie? Ja mam, a macie jakiś instrumencik, jakiś magnetofonik, nie ma coś na wtyczkę? Bo słuchajcie, na przykład. Nie ma problemu. Nie ma problemu, że ma kapela. Tylko słuchajcie, jest tak. A propos stepowania i a propos podkładu, dobra? Bo to nie jest już tak, że swingi i tak dalej. Swing to jest, wiesz, kapeluś i jakby ukłon do klasyki. Natomiast teraz na przykład robię układ do Adele, robię układ do Caro Emerald, robię układy bardzo fajne na przykład dla młodzieży, dla dzieciaków są fajne te Elvis Presley i lata 60., 70., super. Dla nich super zabawa, fajna, porywająca muzyczka i tak dalej. A generalnie jak mam grupę, to też można oczywiście zrobić, słuchajcie, a cappella. Mam tu perkusistę i zaraz zadam pytania. Ile było uderzeń? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tadam! Widzicie? Widzicie? Tak mi się bawimy, słuchajcie. No wiem, bo słuchajcie, to ja wam powiem coś, to nie jest takie proste mieć na zajęciach perkusisty, wiesz, bo ja jestem tancerką, ale nie muzykiem, tak? Oczywiście się wyrobiłam gdzieś tam, ale jak patrzę w lustro na Patryka, który cały czas jak mnie kontroluje, to znaczy nie kontroluje mnie, tylko wiesz, muzykę. Widzicie? Złapałam go, było 7 uderzeń po 8. Tadam! No wreszcie mi się udało. Słuchajcie, i to jest generalnie, wiecie co? Kiedyś powiedział mój pan profesor. To jest taniec, który co? Który co? Słychać? Dziękuję bardzo. Jeden inteligentny, to znaczy wszyscy, tak. Właśnie, kochani. Taniec, kochani, taniec, który słychać. I to, że on jest słychać, oczywiście są jeszcze te hiszpańskie i tak dalej, one też są słychać, ale jeżeli mówimy o tańcu takim, wiesz, jazzowym, broadwayowskim, to jest jedyny taniec, który słychać. I dzięki temu, że on słychać, to tak, po pierwsze, człowieku sprawia przyjemność, bo każdy, słuchajcie, kto się nauczy pierwszy kroczek, to jest albo simsia, wczoraj robiłam simsie, to jest to, i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna mu to stukać w jakichkolwiek butach, to już jest taki,
o, stukamy, wiesz, a jak już to jest dobrze i słyszysz to, to sprawia to przyjemność, bo słuchaj, każdemu z nas sprawia przyjemność, jak coś umiem, tak? Jeśli jak to słyszę i mi to wychodzi, to tym bardziej. A jak jestem, słuchaj, mówię, szczęśliwa, to co się wyzwala? Adrenalinka szczęścia. I już jest dobrze, już w ogóle, już te wszystkie, słuchaj, sprawy już gdzieś zostawię, bo cholera, nauczyłem się nowy break, tak? Po prostu nie wiem, no, ja na przykład, słuchajcie, pullbacki to jest coś takiego. I to nie jest takie proste i szczególnie, na przykład, wiesz to, gdzieś to masz przed sobą. To znaczy nie mnie, tylko ten krok. I to na przykład, rozumiesz, człowieka podnieca w sensie, że o Boże, podniosłam swoją technikę. Bo słuchajcie, jak ja pojechałam na zajęcia jakiś czas temu, kiedy już byłam panią profesor, uczyłam w szkole baletowej, w teatrze prowadziłam zajęcia i tak dalej, rozumiesz? I pojechałam na warsztaty i koło mnie same małolaty i nie ja prowadziłam zajęcia, tylko ktoś. I tak ten słuchaj, chłopak mówi taki, ja wiem, ile miał mu, i mówi tak, słuchaj, chciałam zapytać państwa, ile lat pan stepuje, ile lat pani stepuje? Ja tak staję, słuchajcie, tak w kątku i tak sobie myślę, ja się nigdy nie zastanawiałam na tym, ile ja teraz stepuję. Spojrzałam na chłopaka, mówię, synek, tyle to ty nie żyjesz. Bo właściwie, wiesz, bo słuchajcie, to jest, jak mówię, no słuchajcie, stawam przy drążku, byłam tancerką i tak dalej i za ten step obrywałam i tak dalej, dlatego że wiadomo, że wtedy ten balet i tak dalej, obrywałam ciągle, bo ty gdzieś stukasz i tak dalej. Ale wiecie, co wam powiem? Moje koleżanki z teatru, które były piękne w ogóle i w ogóle na przykład nigdy nie byłam królewną Śnieżką, niestety. Nie dostałam tej roli nigdy. Hania dostała, ja nie, bo ja po prostu byłam za wysoka i w ogóle. Hania dzisiaj ma czym oddychać i na czym siedzieć, a ja stepuję. A ja wciąż stepuję. Jej już nie ma jako tancerki, a ja jakby właśnie, jak powiedziała ta Amerykanka, ile ty masz lat? Ja umiem tam 30 parę, dziecko, ty dopiero zaczynasz, rozumiesz? No i o tym to jest, rozumiesz? W teatrze mi powiedzieli, że jestem za stara, że już po prostu koniec wszystkiego. Odeszłam z teatru, bo byłam stara, tak? Bo dochodziłam 40, to już byłam stara, tak? To po prostu już masakra. A tu mi powiedziała, dziecko, ty dopiero zaczynasz. No i tak się stało, ja dopiero zaczynam. No właśnie, jakby, rozumiecie, to jest właśnie, dokładnie mówię wam, że to jest technika, którą można robić do 100 lat, jeżeli się ma na to ochotę. To jest zaleta, uważam, najważniejsza zaleta tej techniki jest ta, że ją można zaczynać bez względu na wiek. Oczywiście, jeżeli przyjdzie do mnie pan, na przykład przyszedł do mnie taki pan Jurek, 60 parę lat, to wiadomo, że Fred Astaire nie będzie, no bo to jest oczywiste, tak? Ale zdejście było pioseneczkęśmy zrobili, wnukom zastępował na choinkę, był szczęśliwy i o to chodziło. I się, tak, bo on to robił po to, żeby wnukom zastępować na choince, żeby dziadek po prostu jakby, wiesz, słuchajcie, to jest tak, jak ja mam grupę, słuchaj, taki miałam taką, w tamtym roku była taka grupa, za takie kobiety, niestety się to trochę rozeszło, oni się sami sobie to wymyśliły, 50 plus VAT, taka grupa, tak? I one, słuchaj, jak zaczęli występować, słuchajcie, to się, wiecie co było, to na przykład pierwszy raz wychodzą i ci mężowie, wiesz, to moja żona, rozumiesz? Dumny jak paw, rozumiesz, że jego baba 50 parę lat, rozumiesz? I ona na scenie, proszę bardzo, jakiś, wiadomo, że to nie jest jakaś technika, ale to, że oni tam coś dobrobią i stukną tymi nóżkami i tak dalej, jest to ułożone w jakąś tam układzik choreografii, zwal jak zwał, już jest fajnie, ludzie się bawią, rozumiesz? Panowie albo syn, rozumiesz, syn ma 25 lat, mówi tak, wie pani co, ja nie wierzyłem, że moja mama po prostu, wiesz, i mamusia, słuchaj, rozumiesz, w ogóle szczęśliwa, inna relacja, bo syn jest bardzo dumny ze swojej matki, rozumiesz? To jest w ogóle, to są piękne sprawy, rozumiesz? Żadna inna technika tańca nie jest w stanie, no bo oczywiście są panie, które mają powiedzmy tam jakieś parę lat, rozumiesz, i zrobią coś, tylko wiesz, widziałam tam, mam talent i tak dalej, różne jakieś takie, wiesz, masakry, tylko wiecie o co chodzi? Bo my pokazujemy, ja tym ludziom, czy one mają 10 lat, czy 21, czy więcej, to ja ich nauczę technikę. I technika się zawsze obroni. Ona może być w prostej formie pokazana, ale technika się zawsze obroni. Mam na myśli, że nikt nie powie, że to jest coś, wiesz, taki, że cztery kroki w prawo, cztery w lewo i babcie się cieszą i woła, wszyscy fajnie i w ogóle masakra. Nie. Tu jest
Tak, no bo to jest, słuchajcie, rozumiesz, to jest taki, to wiesz, że pokazywanie starszych pań, które słuchaj, na przykład w talencie, jak wyszli w tych białych, tych, słuchaj, to myślałam, że zejdę drogą nienaturalną, rozumiesz, po prostu, jak można w ogóle coś takiego pokazać, no ale widoczna można, to jest jakby nie moja sprawa. Wracam do naszej sprawy, rozumiesz, bo tu jest to, że słuchajcie, każda grupa, która by nie była, czy to są dzieciaki, czy takie, czy dorośli, to oni zawsze jak wychodzą, to pokazują kawałek techniki i to jest ważne. Bo ja ich zawsze uczę, tu jest, że nie kłamie. Tak czysto stukać, słychać i to jest wszystko właśnie o to chodzi, rozumiesz? I jakby generalnie, o tym to generalnie jest, o tym, żeby się dusza się cieszyła, żeby było po prostu w ogóle przyjemne z pożytecznym. Robimy różne warsztaty, lato, coś, wyjazdy, taki wiesz, wyjeżdżamy gdzieś tam. Coś się dzieje, słuchajcie, ludzie się integrują. Na przykład teraz bardzo mi się podoba, bo przecież nie jestem głucha i słyszę, jak idę się przebierać i słyszę, jak oni po zajęciach idą razem na piwo czy coś i tak dalej. Integrują się ludzie, wiesz, w dzisiejszych czasach to wcale nie jest takie proste, wiesz, bo każdy sam za siebie i jakby w ogóle konkurencja i co, a tutaj nie ma zawiści. Jest tylko jeden moment, kiedy robię jakieś układy, widzę w oczach, jak wszyscy chcą stać z przodu. No ale nie mogą, tak, bo wczoraj robiłam takie układy, widzę, jak dziewczyny tak stoją i mówię, dlaczego nie ja? Dlaczego nie ja? Dlaczego Marta? Dlaczego, wiesz, jakby, ale to jest naturalne, to jest fajne, rozumiesz? Oczywiście staram się potem w tym układzie zrobić tak, że ty co byli tu i ty tutaj, żeby to się zamieniło, żeby była sprawiedliwość i tak dalej, żeby się wszyscy generalnie cieszyli i generalnie, słuchajcie, naprawdę was zapraszam na jakikolwiek zajęcia stepowania, to znaczy najlepiej do mnie. Nie, wiecie dlaczego? Dlatego, że ja naprawdę początki, to kiedyś powiedziała Agnieszka Brańska, bo Agnieszka, która teraz jest w Romie, tam w choreografii, nie wiem czy chyba jeszcze jest, ale prawdopodobnie jest, to Agnieszka Brańska jedyna było ją stać na to, żeby powiedziała, że po pierwsze się to uczyła u mnie, a po drugie, kiedy była taki boom, przed jeszcze było piosenką, jeszcze było takie przedstawienie, też stepowali i właśnie taki boom, że wiesz, wszyscy musieli po prostu tam coś na castingu, coś zastepować i tak dalej. I ona powiedziała jedną rzecz. Słuchajcie, od początków, rzeczywiście od początków i od początkującej techniki najlepsza jest w ogóle Nowakowska, dlatego że jestem akuratna. Ja uczę dobrej techniki, a potem idźcie tam, potem idźcie dalej, gdzieś, warsztaty. Bo wiadomo, ja nie mówię, że jest tylko u mnie, tylko żeby się nauczyć dobrej techniki, to trzeba przyjść do mnie, a potem iść gdzieś dalej. Dlatego, wiecie, to jest bardzo istotne, rozumiesz? Dlatego, że jeżeli ja się tym naprawdę zajmuję i bardzo po prostu dbam o to, żeby to było, miało, wszystko to musi mieć jakąś formę. To nie może być byle co, byle jak, że wiesz, stepują. Widziałam dziewczyny, myślałam, że masakra. No jak można dziewczynę z taką patelnią stepować? No masakra, rozumiesz? No bo generalnie chodzi o to, żeby dbać o to, jak układać nogi, jak po prostu, żeby być estetycznym, żeby to miało formę, żeby to było fajne, a nie, że wychodzę i rozumiesz, no masakra, rozumiesz, po prostu jakby wiesz. Bo wiecie, dlaczego mówię elitarne? Bo ja się zawsze staram o poziom. O poziom. To zawsze musi mieć poziom. To nie może być byle co. A może ktoś się chce o coś zapytać? Tak spojrzałam na pana i tak poczułam, że może pan coś chce zapytać. Tak pan, wiesz, tak wzdychnął, tak jakby o czymś pan myślał. Nie, ja się tylko cały czas zastanawiam, czy tam odstają te blaszane kawałki, ale... Słuchajcie. Obserwowałem godzinę i chyba nie odstają. Te blaszane kawałki są przykręcone na śrubki. Wiesz, bo one, zaraz pan pokaże. One są przykręcone na śrubki, widzi pan? One są specjalnie przykręcone na śrubki, nie na nity, tylko na śrubki, żeby, bo ona jak się stepuje, to ona się potem ta blaszka trochę rusza. I dlatego śrubka, żeby mogła przymocować, albo ja chcę, żeby mnie bardziej było słychać, to jest lekko odkręcam, bo ten dźwięk jest potem taki bardziej, to jest dobre dla solisty, ale w grupie to jest niedobre, dlatego że to jest za dużo dźwięku. I wtedy się trochę odkręca i no. I od razu na pierwszej lekcji się w takich... Nie trzeba. Kochani, ja słuchaj, zawsze mówię dla początkujących, słuchajcie, miesiąc można pochodzić w zwykłych butach. W zwykłych butach. I buty kupić dopiero w momencie, kiedy tak, ach, rzeczywiście, jakoś mnie to kręci. Bo ja nie uważam, że wiesz, iść do sklepu, kupić buty za 250 zł czy 300 zł, a po tygodniu jakby się okazało, że nie to jakoś tak specjalnie koniecznie. Nie należy do typu ludzi, rozumiesz, którym musisz mieć buty, musisz mieć ubranie. Nie, przychodź tak, jak stoisz. Bo ważne jest, czy chcesz. A to co, słuchajcie, bo generalnie, słuchajcie, zobaczcie, to jest, no tutaj nie, ale tu na przykład, zobaczcie.
To jest technika stopy, a nie to, że ja założę buty roztepu i będę stukać. Przecież można na bosaka, tylko że oczywiście na bosaka pewnych rzeczy się nie da zrobić, a po drugie no, nie słychać tego. Te deblaszki są, słuchajcie, dlaczego? Dla efektu. Dla efektu, generalnie dla efektu, bo to jest technika stopy. A jeżeli ktoś przychodzi, to nie wiem, na przykład do dnia ja pożyczam buty, które mam w szkole i pożyczam, pożyczcie sobie, żebyście poczuli, jak to jest z blaszkami i dopiero później, jeżeli rzeczywiście chcecie, to sobie idźcie kupcie buty, czy zamówcie, czy jakoś tam po prostu, bo teraz się wszystko zamawia przecież. Masakra. Wszystko na zamówienie, wszystko internet. Ale na szczęście jest jedno, o tak. Zastanawiam się, pamięta Pani pierwsze swoje spojrzenie, gdy Pani zobaczyła sterkowanie? Pamiętam dokładnie, kochany, nie poszłam do szkoły, bo jakoś tak, słuchaj, coś, wiesz, poszłam na wagary po prostu i poszłam, słuchajcie, do kina, bo w Pradze było takie kino Ponrepo się nazywało i w tym kinie Ponrepo wyświetlali stare filmy. A ja ze względu na to, że wiesz, byłam taka zawsze, od zawsze taka ciekawska, Pan już musi lecieć? No to trudno, przykro. Do lekarza. No i o tym bardziej, ale miłego dnia, miłego dnia. I słuchaj, i poszłam po prostu zamiast do szkoły, bo jakoś taki, wiesz, miałam jakieś takie, coś było w powietrzu i poszłam sobie do kina. I zobaczyłam jakiś film muzyczny, dwie panienki stepowali w windzie Walczyka. Walczyk. Tarararadam, tarararadam. Walczyk. I ja sobie tak patrzę, dwie jakieś panie, nie pamiętam. I po prostu mówię, Boże, jakie to fajne. No to od razu program. O, tydzień z Frenem Masterem. Tydzień nie było w szkole. I słuchaj, siedziałam od 11, słuchaj, do 3 w kinie, rozumiesz? I wtedy mówiłam, słuchaj, nie, ja się tego muszę nauczyć. Po prostu, słuchajcie, miałam wtedy 17, 16 lat, 15, 16 lat, kiedy pierwszy raz się zetknęłam jakby ze stepowaniem. No i zaczęłam, słuchajcie, zaczęłam tak, gdzie, no przecież wiesz, nie było internetu, kochani, teraz jest wszystko proste. Wchodzisz na stronę, do Google rzucić step dance i wszystko ci wyskakuje. I wtedy trzeba było samemu, wiesz. I słuchajcie, i znalazłam teatr, przy którym było studio, i w tym studio uczył Frank Toven. I ja, słuchajcie, pamiętam jak dziś, wiesz, taka 16-letnia dziewczynka, blondyneczka z długimi włosami, taki, wiesz, nieśmiała, bo ja byłam generał, teraz to, wiesz, życie mnie nauczyło. Słuchajcie, i przyszłam do tego studia i słyszę za drzwiami i słyszałam głos tego mężczyzny, wiesz, taki coś tam prowadził i tak dalej. Słuchajcie, ja na tym korytarzu stałam chyba pół godziny, rozumiesz, a uratowało mnie tylko to, że z góry ktoś zawołał, Panie Toven, macie telefon, to znaczy ktoś dzwoni, bo nie było oczywiście telefonów i tak dalej, rozumiesz, bo telefon był jeden na górze i wiesz, i pani z góry krzyknęła, że po prostu ktoś dzwoni, że prosi do telefonu. No i facet wyszedł z tej sali, przeszedł tak, spojrzał na mnie i powiedział, co ty tu chcesz, dziewczynko, co ty tu robisz? Ja tak sam, dobra, to poszedł zadzwonić i wrócił i tak mnie pogłaskał po głowie i powiedział, ale ja bym się chciała nauczyć stepować. No i słuchaj, wiesz, i tak słuchaj, bo po prostu, wiesz, jakby wydusiłam to z siebie, że bym się chciała nauczyć stepować. I on się tak uśmiechnął i powiedział mi, dobra, to przyjdź tam wtedy i wtedy i wtedy, rozumiesz? No i wiesz, i ja po prostu, wiesz, oszalałam, słuchaj, za 2 lata się stałam jego asystentką. Jakby w sensie, znaczy asystentką z tego powodu, bo zobaczył świetny materiał, nie, że ja bym była taka świetna. Ja byłam tak zakręcona na tym punkcie, że ja słuchajcie, w tym studiu po prostu, słuchajcie, nawet szkołę zmieniłam na wieczorową, żebym po prostu mogła rano być w tym studiu, rozumiesz, naprawdę. Wszystko zrobiłam, rozumiesz, ja w tym studiu siedziałam od 9 rano do 10 wieczorem, rozumiesz, i on we mnie zobaczył świetny materiał, rozumiesz, że jest fajna dziewczyna, która po prostu jakby, wiesz, on głowa, i moje młode nogi. I to był świetny. Tak, ja byłam jego nogi, słuchaj, ja zaczęłam z nim jeździć na różne wykłady, zajęcia i tak dalej, bo już był starszy pan. Piękny, słuchaj, w tamtych czasach miał, słuchaj, piękne, siwe, długie włosy, słuchaj, wiesz, i takie dzwony, wiesz, bo, wiesz, słuchaj, ja w ogóle, wiesz, słuchaj, wiesz, orias, no wiesz, no bo takie czasy były, słuchaj, rozumiesz, długie włosy, białe, takie długie włosy, słuchaj, dzwony, taki, wiesz, on też był taki, wiesz, lekko zakręcony na swoje lata, rozumiesz, no ale potrzebowała, zrozumiesz. Ja stałam, słuchaj, pokazywałam i on zawsze mówił, oczy i uszy otwarte, oczy i uszy otwarte. Rozumiesz? Dlatego ja umiem świetnie uczyć.
Dlatego, że on zawsze mówił tak, słuchaj, nieważne co będziesz robiła, oczy i uszy otwarte. Słuchaj tego, co ja mówię i słuchaj, co ja jakby wiesz i tak dalej, co ja robię. Także słuchajcie, to, że ja jestem, słuchaj, lekko zakręcona i taki wynalazek, jak to nazywa mój mąż, to, słuchaj, gdyby nie było takich ludzi, to po prostu jakby troszkę by to wszystko stało w miejscu. Zobaczcie, teraz w Polsce jest naprawdę już sporo ludzi. Zobaczcie, Roma zaczyna się stepować w różnych teatrach, zaczyna się gdziekolwiek. To nie jest złe, rozumiesz, to tylko, znaczy w Europie czy w ogóle w Stanach to jest normą, tak? To jest w ogóle normalne. A my w Polsce, ja już uważam, że za sukces to, rozumiem, że na przykład, nie wiem, w teatrze się stepuje, że jest jakiś kawałek, gdzie ktoś tam zastepuje, czy po prostu mają pomysły na różne i tak dalej, rozumiem, że po prostu z tym stepem, znaczy poza tym wiecie, no w Polsce jest też ten problem, że stepowanie trzeba zacząć robić z pasji, a nie ile ja za to będę miał. I tu jest jakby trochę problem, dlatego, że bardzo dużo ludzi do tego podchodzi z interesu, rozumiesz, jakby w sensie, o, super kasa, tylko to ona jest gdzieś tam, rozumiesz? Ona się gdzieś tam potem pojawia. Oczywiście, jak mówię, wiesz, to się nie da, jakby wiesz, wiadomo i tak dalej, ale generalnie to trzeba, wiesz, zrobić z pasji. A wam polecam, słuchajcie, żebyście może nie stepowanie, ale żebyście mieli pasję. Coś, co by was naprawdę kręciło, co by was doprowadzało do takiego stanu fajnego zadowolenia, takiego, że jest coś fajnego, rozumiesz, bo to naprawdę, uwierzcie mi, słuchaj, szczególnie w dzisiejszych czasach, bo jest kapitalizm, ja uważam, że jest bardzo trudnym systemem, bardzo trudnym. Nie jestem czerwona, broń Panie Boże, nigdy nie była, bo przez komunistów miałam tyle problemów i nie wyjechałam pierwszy raz do Stanów przez niej, 2 lata mi kontrolowali telefon i tak dalej, i tak dalej. To nie o tym mowa, tylko mowa o kulturze, bo w tamtych czasach kultura miała o wiele lepiej, jak ma teraz. Bo teraz to jest po prostu zupełnie gdzie indziej, wszystko jest kasa i wszystko się musi opłacać i tak dalej. Ale życzę wam, żebyście po prostu znaleźli, nawet w stepowaniu, nawet po prostu, wiesz, wyszukali, słuchajcie, bo naprawdę da się i jest to inne, fajne, jest to takie, jakbym powiedzieć, no, znaczy to, że nas nie jest tak wiele, przynajmniej na razie, przynajmniej po prostu te szkoły nas mało, to też jest jakby taki oznaką takiej pewnej integracji. Bo jak przychodzi na zajęcia 50 osób czy 70, to oni się w ogóle nie znają, bo to jest oczywiste, tak? I jest taki w ogóle, grupki są nieduże i tak dalej. I naprawdę polecam wam to, dlatego że ja po prostu, znaczy, słuchajcie, generalnie tym, że ja prowadzę zajęcia, to zobaczcie. Ja w ogóle nie trenuję i zobaczcie, tym, że prowadzę zajęcia, to ciągle mam technikę, rozumiesz? Bo po prostu jakby wiesz, poza tym mało tego, interesuję się różnymi rzeczami, rozumiesz? I na przykład wiesz, no są rzeczy, na przykład słuchajcie, widziałam na Mistrzostwach Świata, bo jeżdżę tam, no wiesz, bo te buty tego nie pozwalają, bo są twarde, ale robią takie na ciupkach i taki w ogóle wiesz i tak dalej, tak sobie pomyślałam, wiesz, trzeba mi też trochę odrobinę rozsądku, rozumiesz, no wiesz, no, no nie będę się porywała na jakie rzeczy, taki wiesz, no, no trochę bez sensu, no bo wyobraża pani sobie, że ja tutaj teraz na palcach się będę kręciła, właściwie mogę się kręcić, tylko po co? No mogę się kręcić na tych palcach, rozumiesz, jakby wiesz, tylko po co? Rozumiesz, jakby sensie, wiesz, jakby uważam, że na przykład pewne takie akrobatyczne rzeczy są rzeczywiście dla małolatów, rozumiesz, bo to, o wiesz, jakby dzieciaki, fajnie, niech robią takie te, rozumiesz, natomiast takie klasyczne stepowanie, mam na myśli nie muzykę, tylko samo stukanie, jest zupełnie wystarczające, jakby nie trzeba, wiesz, jakby nie udawać, że się ma 15 lat czy 20, bo się nie ma, tak? Nie ma by sensu, słuchaj, rozumiesz, udawać siebie, że jestem jakąś małolatą, bo nie jestem, rozumiesz, to trudno, no co zrobić, rozumiesz, tylko to jest jedyna sprawiedliwość na tym świecie, o. Wszyscy będą, tak? No ja wiem, no ja mówiłam, słuchajcie, ja życzę wam miłego dnia. Ja, słuchajcie, jak mówię, ci, co przyszli, to bardzo wam dziękuję, że przynajmniej część osób przyszła, bo mam nadzieję, że to nie był dla was stracony czas, tylko że to było przyjemne, w sensie tak mi się dowiedzieli czegoś fajnego. I naprawdę pomyślcie, zapraszam wszystkich, panią, pana, wszystkich, zapraszam naprawdę na zajęcia, bo to jest naprawdę, jeżeli będziecie mieli potrzebę jakiegoś ruchu, iść do ludzi, bo stepowanie, słuchaj, nie, można być, słuchaj, takim, nieważne, młodym, starym,
Znaczy, nie starym, ja też jestem stara, ale inaczej, tak? Wiesz, jakby, nie, rozumiesz, to nie ma znaczenia, każdy może przyjść. Tylko trzeba mieć takie, wiesz, sobie taki coś, że trzeba spróbować, wiesz. Bo fajne jest to na przykład, że przyjdę i spróbuję, a nóż mi się spodoba. A jak mi się nie spodoba, ja zawsze mówię, niech pan przyjdzie. A jak się pan nie spodoba, no to się nie spodoba, świat się nie zwali. Rozumiesz, jakby nie ma sprawy, ale spróbowałem. I tego wam życzę, żebyście próbowali coś zrobić dla siebie. Dla siebie, nie tylko dla kasy. Tylko, wiesz, kasa, wiesz, korporacje i w ogóle jakaś masakra, jak i ta gońma za pozycją i tak dalej, i tak dalej. Spróbujcie w tej całej gonitwie zrobić coś dla siebie, żeby mieć przyjemność i jakąś pasję, która za parę lat może się okazać, że wam ratuje życie. Mam na myśli ratuje życie w sensie głowy. Bo jak człowiek nie ma pasji, to potem jak jest starszy, to ciężka sprawa. Bo pasja, oglądanie meczów przed telewizorem, no nie doprowadza. Pasja taka, która jest aktywna, która jakby wiesz, możecie jeździć na rowerze, którego ja specjalnie nie lubię, ale znaczy lubię jeździć na rowerze, tylko nie lubię wyścigi. I możecie robić cokolwiek, tylko chodzi o to, że na przykład to, czacza, jeździenie na rowerze, nie daje tego. Nie daje tego dźwięku. A ten dźwięk, muszę wam powiedzieć, jest taka adrenalina i taki narkotyk, że po prostu jak ja lubię, jak wiesz, taki jakby, a jeszcze, to jest fajne, rozumiesz? Jak ja lubię, jak słuchajcie, na przykład, wiesz, oni, rozumiesz, którzy przychodzą, wiesz, ja się na przykład cieszę tym, kiedy widzę ludzi, na przykład, rozumiesz, i my na przykład robimy rozgrzewkę, rozumiesz? I oni się jadą, rozumiesz? Przychodzą nowi i tak, ojej. I co? Ja mnie zobaczcie, chodzicie miesiąc, taka rozgrzeweczka. I już się serce cieszy, rozumiesz, że już są na tym etapie, że i na zmianę, i tak dalej. Oni już to robią, rozumiesz? A ci, co przychodzą, no mówią, to tak. I to jest, i od tego się zaczyna, kochani, od tego się zaczyna. Poza tym rytm, generalnie rytm jest w nas. Przecież nasze serduszko jest rytmem, tak? Nasze całe życie jest rytmem. To jest generalnie, jeżeli człowiek ma poczucie rytmu, to generalnie, a rozwija go przestępowanie też przy okazji, to życie jest zupełnie bardziej, no znaczy powiedziałam, bardziej rytmiczne we wszystkich dziedzinach. Bardziej rytmiczne, bardziej takie energetyczne i tak dalej, bo rytm daje, uruchamia, wbrew pozorom uruchamia bardzo wiele czynników. I muszę skończyć, bo wiecie, Agnieszka już na mnie patrzy i tak dalej, no trudno, no kochani. Można się uczyć w domu? Można się uczyć w domu, tylko jest jedna rzecz, rozumiesz, że... Nie, nawet nie o to chodzi, a słuchaj... Metalową windę, więc może jeździć. Znaczy, w domu, słuchajcie, bym nie polecała, to znaczy tak, uczyć się, znaczy, pytanie jest generalnie takie, czy można uczyć się w domu, słuchajcie. No, słuchajcie, z podręcznika czy z filmiku się tego pan sam nie nauczy. Można powtórzyć, tylko w domu się można uczyć w momencie, kiedy masz podstawową technikę, tak jak Patryk, to on już by mógł na przykład wziąć filmik czy coś, czy książkę i już sobie to jakby przełożyć. Ale bez wytłumaczenia takiego początku, jak w ogóle, tej podstaw, ciężko jest. Ciężko jest, dlatego że on tam coś robi i za bardzo, jak ci ktoś wytłumaczy, to tak dalej. Kochani, uciekajcie, bo wiem, że jest późno. Dziękujemy bardzo, słuchajcie, bardzo było miło.